Cześć! W tym wideo daję sobie 15 minut na to, żeby w prosty sposób opowiedzieć Ci, na czym polega RODO. Brzmi jak Mission Impossible, no w końcu rozporządzenie liczy sobie 99 artykułów i 174 motywy preambuły, tak, je też trzeba przeczytać. Do tego mamy polską ustawę o ochronie danych, kilkadziesiąt ustaw towarzyszących, również regulujących zasady ochrony danych w konkretnych branżach, a na deser wytyczne Polskiego Urzędu Ochrony Danych, Grupy Roboczej czy aktualnie Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych EROD. A wszystko to podane w ciężkim prawniczym języku. No, wydawałoby się nieciekawa perspektywa i właśnie dlatego warto popatrzeć na RODO z innej, znacznie szerszej perspektywy. Z perspektywy, która sprawi, że w Twojej głowie z chaosu i rozsypanych RODO puzli ułoży się uporządkowany i logiczny obraz systemu ochrony danych osobowych, który musisz wdrożyć w swojej organizacji. W omówieniu RODO w 15 minut, czyli we wspomnianym Mission Impossible, pomoże mi nasza autorska koncepcja 5 filarów. Nie znajdziesz jej ani w tekście RODO, ani w wytycznych regulatora, ale gwarantuję Ci, że będzie dla Ciebie bardzo pomocna w zrozumieniu, na czym polega ochrona danych osobowych. Gotowi? No to czas, start! System ochrony danych osobowych możemy podzielić na 5 filarów. Legalność, świadomość, zabezpieczenia, obowiązki względem regulatora, obecnie UODO, poprzednie GIODO, no i prawa osób, których dane są przetwarzane. Każdy filar składa się z pewnych elementów, o których opowiem Ci za chwilę. Zanim jednak zacznę, jedna bardzo ważna uwaga. Każdy z tych filarów jest równie ważny i każdy z nich powinien zostać wdrożony w Twojej firmie czy organizacji. Możesz na przykład wyłożyć miliony złotych na doskonałe zabezpieczenie IT. No ale co z tego, skoro nie zadbasz o inny filar, czyli o świadomość? Nawet najlepsze zabezpieczenia IT nie uchronią Cię przecież przed naruszeniami RODO, jeżeli Twoi pracownicy nie wiedzą, jak z nich korzystać i na przykład udostępniają na potęgę dane osobowe przez telefon niezweryfikowanym odbiorcą, czy wysyłają życzenia świąteczne do swoich kontaktów w kopii odkrytej. Jest to mega częsta przyczyna RODO naruszeń. Z naszego doświadczenia wynika, że znacznie lepiej zadbać w sposób zrównoważony o każdy z 5 filarów, niż skupiać się tylko na jednym czy dwóch. Jeżeli jeden z filarów nie będzie w ogóle funkcjonował, czyli metaforycznie przewróci się, no to tak jak upadająca kostka domina, prawdopodobnie pociągnie za sobą kolejne filary, a Ty niestety zasłużysz na karę finansową od Urzędu Ochrony Danych. No i teraz opowiem Ci więcej o każdym z 5 filarów. Filar numer 1, czyli legalność, czyli co zrobić, żeby przetwarzać dane osobowe legalnie. Jest to filar najbardziej prawniczy. Na pierwszy filar składają się następujące obowiązki. 1. Przesłanki legalności. Otóż za każdym razem, kiedy przetwarzasz jakieś dane osobowe, na przykład pracowników, kontrahentów, klientów czy subskrybentów newslettera, musisz spełnić przynajmniej jedną z tak zwanych przesłanek legalności. Przesłanka legalności to takie zielone światło, które umożliwi Ci legalne przetwarzanie danych osobowych. Praktyczne przykłady? No, proszę bardzo. Przetwarzasz dane osobowe pracowników? No to bazujesz na przesłankach realizacji umowy oraz obowiązku prawnego wynikającego z kodeksu pracy. Przetwarzasz dane klienta w celu realizacji zamówienia? Bazujesz na przesłance realizacji umowy. Przetwarzasz dane w celach marketingowych? Bazujesz na przesłance prawnie uzasadnionego interesu. Chcesz przetwarzać jakieś dodatkowe dane osobowe klienta, które nie są niezbędne do realizacji zamówienia czy umowy? No to pytasz o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Tylko tyle i aż tyle. Wszystkie przesłanki legalności dla przetwarzania danych osobowych zwykłych są wyliczone w artykule 6 RODO, a dla szczególnych kategorii danych, czyli tzw. danych wrażliwych, w artykule numer 9 RODO. Drugi element pierwszego filaru RODO to zasady ogólne. Jeżeli przetwarzasz dane osobowe, musisz to robić w zgodzie z zasadami wynikającymi z RODO. I na potrzeby tego filmu wymienię tutaj dwie chyba kluczowe i przysparzające najwięcej problemów zasady, zarówno przedsiębiorcom, jak i instytucjom publicznym. Jest to zasada minimalizacji i zasada ograniczenia czasowego. O co chodzi? Zasada minimalizacji wymaga od nas, żebyśmy zbierali wyłącznie tyle danych osobowych, ile jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Nic więcej. Nie możemy zażądać na przykład podania numeru PESEL przy zapisie na newsletter, nawet jeżeli subskrybent wyraziłby na to zgodę. No, nie ma przecież logicznego wytłumaczenia, w jakim celu administratorowi mogłyby być potrzebne tak szczegółowe dane na potrzeby wyłącznie wysyłki newslettera. Zasada ograniczenia czasowego. Mówi ona mniej więcej tyle, że możemy przechowywać, a więc przetwarzać, ponieważ przechowywanie danych jest również formą przetwarzania danych, a więc możemy przechowywać dane osobowe wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne lub na ile wynika to z przepisów prawa. W skrócie, musisz opracować i wdrożyć zasady retencji, czyli cyklicznego i regularnego czyszczenia swoich baz danych z niepotrzebnych już rekordów. No i wreszcie trzeci, ostatni kluczowy element składający się na filar legalności to legalne przekazywanie danych osobowych. Możemy wyróżnić dwa rodzaje przekazywań danych osobowych: powierzenie i udostępnienie. Jeżeli wypożyczasz, czyli powierzasz dane osobowe zewnętrznemu podmiotowi, nawet jeżeli jest to podmiot z Twojej grupy kapitałowej, na przykład w ramach outsourcingu IT, kadr, płac, IT, księgowości, wysyłki newsletterów, masz obowiązek podpisać z tym podmiotem specjalną umowę tak zwanego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Natomiast jeśli przekazujesz dane osobowe w formie udostępnienia, na przykład do ZUS, do policji, do sądu, do urzędu skarbowego czy do dostawcy usług benefitowych dla pracowników, rób to zawsze w oparciu o konkretną przesłankę legalności i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, tak żeby w trakcie przekazywania danych nie doszło na przykład do ich wycieku. No i przechodzimy płynnie do filaru drugiego, zdecydowanie mniej prawniczego. Filar numer 2, czyli świadomość. Chodzi oczywiście o świadomość obowiązków wynikających z RODO w Twoim zespole. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to jeden z najczęściej pomijanych filarów. Bardzo niesłusznie. Dlaczego niesłusznie? Dlatego, że jak wynika z różnych badań, na przykład statystyk Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, link w opisie wideo, najczęstszą przyczyną incydentów nie są wcale ataki hakerów czy kradzieże laptopów, a zwykły błąd ludzki. Błąd naszego pracownika, kolegi czy koleżanki z zespołu. Jak sobie z tym poradzić? No oczywiście szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. Mogą to być e-learningi, mogą to być szkolenia stacjonarne, mogą to być broszury czy plakaty informacyjne, a może to być kombinacja wszystkich powyższych metod. Im więcej oczywiście, tym lepiej. Budując świadomość, pamiętaj, że szkolenia muszą być maksymalnie efektywne, to znaczy podane w prostej, przejrzystej i czytelnej formie. Nie wystarczy przekazać pracownikowi treści RODO z poleceniem: masz, przeczytaj. O zgrozo, kilka z audytowanych przez nas organizacji prowadziła właśnie taką formę szkoleń. Gwarantuję, że zadziała to na pracownika lepiej niż jakikolwiek środek nasenny. Gwarantuję też, że część pracowników w ogóle tego nie przeczyta, myślę, że większość, a nawet jeżeli przeczyta, to na pewno tego nie zrozumie. Także podsumowując, szkolenia, szkolenie, jeszcze raz szkolenia, ale wykonywane w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały. To tyle, jeżeli chodzi o filar drugi. Czas na filar trzeci. Filar numer 3. Zabezpieczenia. To ten filar, o którym administratorzy najczęściej pamiętają, ale czy aby na pewno poprawnie go interpretują? Czy pamiętają o wszystkich jego elementach? Nie zaskoczę Cię, jeśli odpowiem, że nie. Na filar zabezpieczeń składają się bowiem: po pierwsze, zabezpieczenia IT, czyli wszelkiego rodzaju backupy, firewale, rozliczalność użytkowników, polityki haseł, bezpieczeństwo infrastruktury IT, czy na przykład szyfrowanie dysków twardych. Po drugie, na filar zabezpieczeń składają się oczywiście również zabezpieczenia fizyczne, czyli wszystkie bariery fizyczne, jakie stawiamy osobom nieuprawnionym, uwaga, również osobom sprzątającym i osobom z wewnątrz naszej organizacji, a więc wszystkie bariery fizyczne, jakie stawiamy przed dostępem do danych. Mogą to być drzwi zamykane na klucz, systemy kontroli dostępu, szafy zamykane na klucz, portiernia czy monitoring. No i wreszcie trzeci element zabezpieczeń, o którym no niestety najczęściej się zapomina, czyli zabezpieczenia organizacyjne, czyli procedury i jeszcze raz procedury. No i tutaj nie chciałbym, żeby źle mnie zrozumieć, nie jestem jak najdalszy od ubierania wszystkiego w procedury i tworzenia 500-stronicowych dokumentów, których jedyną rolą jest zbieranie kurzu w szafie. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli przetwarzamy dane osobowe na nieco większą niż mikroskalę, to musimy opracować swojego rodzaju instrukcje postępowania z danymi osobowymi. Co powinniśmy opracować? No, na przykład procedurę nadawania i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, procedury reagowania na naruszenia ochrony danych, procedury związane z nadawaniem dostępu na przykład do systemów informatycznych, rejestry czynności przetwarzania. Wszystko to najlepiej ubrać w jeden spójny dokument, na przykład pod nazwą Polityki Ochrony Danych Osobowych. To tyle, jeżeli chodzi o filar trzeci. Czas na filar czwarty. Obowiązki względem regulatora, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w skrócie UODO. Podstawowe obowiązki, jakie RODO nakłada na każdego przedsiębiorcę czy instytucję, to po pierwsze raportowanie o większości naruszeń ochrony danych osobowych i uwaga, masz na to tylko 72 godziny. Naruszenia możesz zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem specjalnego portalu. Link w opisie odcinka. No i uwaga numer 2. Zdecydowanie nie zachęcam do zamiatania incydentów pod dywan. Gwarantuję, że prędzej czy później obróci się to przeciwko Tobie. Jeżeli jakiś incydent podlega pod zgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych, lepiej zdecydowanie ten incydent zgłosić. Drugi element filaru czwartego to raportowanie o powołaniu, odwołaniu, zmianie na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że mamy na to tylko 14 dni. Zgłoszenia dokonasz elektronicznie. Link do zgłoszenia również w opisie odcinka. A co jeśli nie masz obowiązku powołania inspektora ochrony danych? Nic. Na szczęście nie musisz zgłaszać do żadnego urzędu faktu niepowołania IOD. No, bez przesady. Przechodzimy do ostatniego, piątego filaru systemu ochrony danych osobowych. Filar numer 5, czyli prawa osób, których dane są przetwarzane. Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje szereg praw. Między innymi prawo do informacji, tak zwany obowiązek informacyjny, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu. Zapamiętaj dwie kluczowe informacje. Po pierwsze, jednym z najczęściej zaniedbywanych praw osób, których dane są przetwarzane, jest właśnie to pierwsze prawo, o którym powiedziałem, czyli prawo do informacji. Na czym polega? W skrócie, osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wiedzieć, kto, w jakim celu, przez jaki czas, czy na jakiej podstawie będzie przetwarzał jej dane osobowe. Obowiązek informacyjny zrealizujesz za pomocą np. tzw. klauzuli informacyjnej. Pamiętaj, żeby zamieszczać ją wszędzie tam, gdzie zbierasz dane osobowe. Szczególnie przy wszelkiego rodzaju formularzach na stronie internetowej. Pamiętaj, że strona internetowa jest Twoją wizytówką i bardzo łatwo jest udokumentować brak wywiązywania się przez Ciebie z obowiązku informacyjnego. Wystarczy, że ktoś wykona print screen, jeden przycisk Twojej strony internetowej, nie zawierającej obowiązku informacyjnego, a następnie prześlę to do Urzędu Ochrony Danych, no i kłopoty gwarantowane. Jako ciekawostkę i zarazem przestrogę powiem Ci jeszcze coś o obowiązku informacyjnym. Mianowicie pierwsza w Polsce niemal milionowa kara finansowa została nałożona właśnie z tytułu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązku informacyjnego. I to by było na tyle. Tak jak widzisz, RODO wcale nie jest takie straszne, jakie malują. Zachęcam Cię gorąco do tego, żeby już dziś podjąć wyzwanie uporządkowania tematu RODO w swojej firmie czy organizacji. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, skorzystaj z jakichś pomocy dydaktycznych, na przykład z naszego bloga www.blogdaneosobowe.pl. Na naszym blogu znajdziesz masę poradników, gdzie rozkładamy RODO na czynniki pierwsze, albo z naszego 3-dniowego kursu online, w czasie którego tłumaczymy prostym i przystępnym językiem, jak wdrożyć RODO w firmie czy organizacji. Albo skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, którzy przeprowadzą dla Ciebie audyt, wdrożenie RODO, przeszkolą zespół czy udzielą wsparcia konsultacyjnego. Wszystkie linki do wymienionych stron internetowych na dole w opisie odcinka. Co jeszcze pomoże Ci ogarnąć temat RODO? Zasubskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, dzięki temu będziesz mieć gwarancję, że nie ominą Cię kolejne RODO poradniki z naszego kanału Czas na RODO. A jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu, na każdy odpiszemy. I to by było na tyle. Życzę Ci powodzenia we wdrażaniu RODO i ogarnianiu wszystkich 5 filarów. Do zobaczenia.